Widzę, że odebraliście dokumenty potwierdzające świadectwo dojrzałości. Jak wrażenie? Ja jestem bardzo zadowolona. Stówka z podstawy z matematyki 84 z rozszerzenia i jestem bardzo szczęśliwa i mam nadzieję, że dostanę się na wymarzone studia. I ja też jestem zadowolona. 94 z matmy, no ale z podstawy z rozszerzenia nie zdawałam. Reszta wyników też jest całkiem spoko i myślę, że też dostanę się na takie studia, jakie chcę. Tak więc spoko. Opłaciło się przyjść do Chełmońskiego, przemęczyć się te 3 lata, uczyć się troszeczkę więcej, ale jest fajnie teraz. A wrażenia znajomych po wynikach? Myślę, że chyba większość osób jest zadowolonych. Z tego, co słyszałam i rozmawiałam. Tak, nawet w naszej klasie jest 500 z matematyki właśnie z podstawy, więc bardzo fajnie. No to gratuluję i powodzenia w szukaniu wymarzonych studiów. Dziękujemy bardzo. Wyniki są w porządku, średnio, mogło być lepiej, prawda? Ale myślę, że na ten kierunek studiów, który wybrałem, to damy radę. A na co się wybierasz? Na Politechnikę Warszawską i myślę o mechatronice lub elektronice, na pewno takie właśnie kierunki związane z... To ile było z fizyki? Z fizyki? O, to tajemnica jest. Tajemnica? Tak, tajemnica. Tajemnica. A to ci poszło najlepiej, o tak się zapytam. Najlepiej mi poszedł podstawowy angielski. Właściwie wszystkie punkty i matematyka podstawowa, a rozszerzone egzaminy już tak średnio. Ale... A ile było z ustnego polskiego? Z ustnego polskiego 90%. To też jestem zaskoczony, można powiedzieć. A plany na dzisiaj po wynikach? Proszę? Impreza? O, dzisiaj jest Lemon Festival, to też się tak wybieram na koncert, prawda? I tak, można powiedzieć, że to też jest rodzaj imprezy. Okej, no to tego życzę powodzenia i miłych wakacji. Dziękuję. Jestem w niebo wzięty, naprawdę nie spodziewałem się tak dobrego wyniku. Dobrego, względnie dobrego oczywiście. A powiedz, co zdawałeś? Zdawałem rozszerzoną matematykę, język angielski, podstawę niemieckiego i rozszerzoną geografię. I wszystko powyżej 90%? Nie, ale powyżej 70%, łącznie taki przelicznik na studia, które chciałbym się dostać, jest bardzo dobry. A gdzie się wybierasz? Chciałbym się dostać do Szkoły Głównej Handlowej. Tak na razie powodzenia życzę. Dziękuję serdecznie. Dzięki. Czy jesteś zaskoczony wynikami? Zaskoczony może nie, zadowolony jestem. Czyli co zdawałeś? Na rozszerzeniu fizykę, matematykę, angielski, informatykę. A gdzie się wybierasz? Na jaki kierunek? Na Politechnikę Warszawską, na informatykę. I z tymi wynikami dasz radę? Jestem przekonany, że tak. A jak ogólnie tutaj wrażenia po wynikach wśród znajomych? Część jest zawiedziona, ale ogólnie nie jest tak źle, jak można by się... Widziałeś jakieś łzy? Jeszcze nie, ale mam nadzieję, że parę łez radości poleci. A jaka koncepcja na wieczór? Będziemy się bawić. Będziemy się bawić, trzeba pić. Okej, w takim razie powodzenia i... Dziękuję bardzo. Trzymaj się, cześć. Dzień dobry, zadowolony? Umiarkowanie. A co poszło najgorzej, co poszło najlepiej? Najlepiej? Ja wiem, matematyka chyba mi poszła najlepiej. Albo angielski. Najgorzej rozczarowany jestem matematyką. No, około 50% było, a stać było mnie na 80. No szkoda. Ale nie jest tragicznie. Nie jest a gdzie się wybierasz na studia? Politechnika, warszawska albo łódzka. No nie wiem. Dasz radę z tym świadectwem, co masz w ręku? Łódź myślę, że spokojnie. A Warszawa, no... Może być różnie, ale i tak już kierunkowałem się na Łódź. W takim razie powodzenia życzę. Dziękuję. Cześć. Jestem zadowolona z wyników. Myślałam, że będzie gorzej, ale nie. Jestem zadowolona. Myślę, że dostanę się tam. Z czego najwyższy wynik? Z matematyki. Klasa matematyki. Koleżanka? Ja również z matematyki. Tak. I również zadowolona? Raczej tak. A gdzie wybieracie się na studia? Uniwersytet Łódzki. Koleżanka? Uniwersytet Medyczny w Łodzi, ewentualnie może Wrocław. To ile miałeś z biologii? Nie. Z biologii się nie chwalę. A jakie kierunki? No z matematyką dostanę raczej. A tak, czy dostanę, to zobaczymy. Okej, tylko się powodzenia życzę. Dziękuję. Trzymajcie się, cześć. Powiedz mi, co trzymasz w ręku? Świadectwo dojrzałości. Ciężko było to zdobyć? No, bardzo. A jakiej jakości jest to świadectwo? Wystarczające, mam nadzieję, żeby dostać się na wymarzone studia. A co to jest za wymarzone studia? Co to są za studia w twoim przypadku? Matematyczne kierunki w Łodzi. I to powiedz mi, ile jest matematyki rozszerzonej, bo na pewno taką zdawałeś. 60%. To dobrze? No, jak sobie liczyłem wyniki, to... A co ci poszło najlepiej? Najlepiej poszła matematyka podstawowa. 98%. No to super. W takim razie powodzenia. I szczęścia w życiu. Dziękuję bardzo. Na razie. Dzień dobry. Jak poszło?
No myślałam, że będzie lepiej, ale generalnie jestem zadowolona, nie jest źle. A gdzie się wybierasz na studia? Znaczy, no myślałam bardziej o kierunkach humanistycznych, na przykład coś w stylu prawa, dziennikarstwo, ewentualnie stosunki międzynarodowe. A ile miałeś z ustnego polskiego? 90. A temat? Totalitaryzm w filmie, malarstwie i literaturze. Mhm. A powiedz mi, co ci poszło najlepiej? No z podstaw angielski, a z rozszerzeń polski chyba. Okej, w takim razie życzę powodzenia i dostanę się na ten wymarzony kierunek. Nie, dziękuję. Żeby nie Cześć. I jak, jest czym się chwalić? No, z wyniku z matematyki jestem zadowolony, z geografii też, WOS i fizyka kiepsko, ale jakoś bardziej na tym mi nie zależało, więc... A gdzie się wybierasz? Chodzi o miasto czy o uczelnię? O kierunek? Kierunek. O budownictwo, geodezja. W tym kierunku może jakaś gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, coś takiego. To ile wyciągnąłeś z fizyki? No może się nie będę chwalił na głos, wynik jest kiepski, ale no jak to w profilu humanistycznym, no nie jest najlepiej. A co ci poszło najlepiej? Matematyka. Z matematyki jestem najbardziej zadowolony, tylko niestety na poziomie podstawowym. A i geografia. Tak samo z geografii też jestem zadowolony. A najgorzej? Fizyka. Najgorzej fizyka. Okej, w takim razie powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Cześć.